Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji. I Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji odbyło się 6 lutego o godzinie 18. Zapoznaliśmy się prawie z 30 pismami. Przygotowaliśmy te 3 projekty uchwał, ale o tym za chwilę. Natomiast wpłynęły pisma m.in. mail od jednego z mieszkańców, który również dotyczy linii tramwajowej numer 6 MTK w rejonie Urbanów. Pismo to jest powiązane z uchwałą, którą podjęła jedna z sąsiednich dzielnic o przywrócenie funkcjonowania linii 6 w sobotę i niedzielę. Również z naszej strony chcielibyśmy zwrócić się do miasta o to, aby ta linia poza tym, że będzie kursować w sobotę i niedzielę, aby część kursowała w godzinach szczytu w ciągu tygodnia. Tutaj odpowiednie pismo, czy też projekt uchwały będziemy przygotowywać w tej sprawie. Kolejna sprawa dotyczy anten telefonii komórkowej na budynkach szkół. Ponieważ na posiedzeniu komisji doszło do braku, więc przekazaliśmy tą sprawę do zarządu dzielnicy, tak aby projekt stosowny przygotował zarząd, żeby nie potrafił dojść do konsensusu na posiedzeniu. Jest sprawa, o której pan przewodniczący komisji Cieleni wspominał. Dotyczy tego prawnika przy ulicy Macedońskiej na południowej stronie blogu Sołtkowskiego 6. Ponieważ tam pisma, które były kierowane ze strony spółdzielni, właściwie wspólnoty mieszkaniowej zarządcy do ZIKIT-u, obarczały niejako bałaganem na tym prawniku firmę, które wykonywały remont ulicy Macedońskiej i chodniku. No, to jest rejon, w którym ja mieszkam i samochody ciężarowe nie korzystały z tego chodnika, z tego trawnika, natomiast trawnik jest zresztą zastawiony przez mieszkańców Sołtkowskiego 6, więc pomimo zakazu parkowania i na ciągu ulicy, jak i na trawniku, więc tutaj sugeruję rozwiązanie w Komisji Zieleni, żeby najpierw postawiono słupki ograniczające, a potem zrobiono zieleni. Tak, w tej kolejności, bo w przeciwnym razie po pierwszych deszczach będziemy mieli po prostu to samo, co za chwilę odkryjemy, jak śnieg stopni. Jeszcze też przygotujemy projekt uchwały dotyczący planowanej inwestycji przy ulicy Marcowej. To jest pomiędzy Marcową a Witosa, naprzeciwko, można powiedzieć, Gerfura. Jest taki duży plac zielony, na którym jest planowana zabudowa z garażami podziemnymi, zabudowa mieszkalno-usługowa. Budynek dosyć ciekawy koncepcyjnie, natomiast inwestor nie podał informacji o ilości mieszkań tam, a ilość miejsc parkingowych przewidział bardzo mało, jeśli chodzi o usługi, które są tam planowane. Natomiast tak jak mówię, do tego dopiero dojdziemy. W tej sprawie zarząd już negatywnie to zaopiniował. Rozumiem, no to tym bardziej się. W tym okresie międzysesyjnym. Rad wjazdu do Witos na ulicy Wierzch. Marcowej, tak? Tak. Nie, bo tych miast planowany parking, wjazd ulicy Witos. Marcowej już parking, Marcowej był wjazd. Tak, ale do parkingu jest tam projektowany z Witos. Nie ma możliwości. Rozumiem, że na tą sprawę już została udzielona odpowiedź. Tak. Bardzo dziękuję. No to nie będzie wejść maszyny. Komisja zakończyła pracę o godzinie 19. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Infrastruktury? Dziękuję. W takim razie przechodzimy do podpunktu A. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Polskiej, druk nr 1513 i proszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie tego. Szanowni Państwo, ulica Puchowska wszystkim jest doskonale znana. Cyklicznie wraca tam koncepcja zabudowy, do zabudowy wieżowcami. Tym razem ponownie dwa piętra pod ziemią, 11 nad ziemią na małej działce. Komisja opiniuje negatywnie zamierzenie inwestycyjne.
Uzasadnienie. Przewidziano zbyt mało miejsc parkingowych, równy jest zbyt wysoki, nie tutaj nie współgra z otoczeniem. Jednocześnie ulica Żukowska jest zbyt wąska na zwiększenie ruchu. Komisja negatywnie opiniuje. Bardzo dziękuję. Ja w takim razie zanim otworzę dyskusję nad projektem, chciałem Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy projekt uchwały i otwieram dyskusję nad projektem. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Ja chciałem tylko zgłosić tutaj taką jedną drobną poprawkę, nie do paragrafu pierwszego, tylko do uzasadnienia. Tutaj słowo komisja zastąpić słowami Rada Dzielnicy. Już to Rada Dzielnicy negatywnie. To uzasadnienie to już będzie uzasadnieniem uchwały podjętej przez Radę Dzielnicy, a nie przez komisję. No, na etapie, kiedy był projekt, to uzasadnienie było oczywiście dobre w tym brzmieniu, że komisja, natomiast w sytuacji już po uchwaleniu to warto, żeby tam znalazło się słowo Rada Dzielnicy. Nie, czy w sprawie tego projektu, w sprawie poprawki, ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad zgłoszoną przeze mnie poprawką. Kto z Państwa radnych jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ta poprawka została przyjęta i przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Żukowskiej, druk nr 1513 wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Tym samym uchwała została podjęta.